Tradycji musi stać się zadość. Oczywiście jestem w ręczniku. Nie zwracajcie uwagi na mój czerwony nos, dlatego że miałam przed chwilą na nosie, no ściągnęłam, to jak ciemno, ściągnęłam plaster na wągry, bo przypomniało mi się, że takowe coś też posiadam. Słuchajcie, mamy, nie wiem, coś koło pierwszej. Inni zaczynają jeść obiad, a ja się dopiero biorę za śniadanie. W sumie jeszcze nie jedzenie, tylko najpierw robienie. Dzisiaj na śniadanie jajecznica z kawałkami salami węgierskiego przywiezionego z Węgier, z cukinią i pieczarkami. Au! Mi tutaj olej szaleje. W sumie nie olej, a margaryna, bo ja na margarynie to robię. Jakiejś takiej, o! No, spałyśmy dzisiaj z Lilką dosyć długo, bo wczoraj wieczorem przysnęło nam się na kanapie. Spałyśmy jakieś 2 godzinki, po czym się obudziłyśmy i no i gdzieś tam koło północy z nią jeszcze wyszłam i do godziny w 4:30 rano nie mogłam zasnąć. W końcu w 4:30 się zmęczyłam i zasnęłam. Lilka tak samo. Co jest, gwiazdo? Gryziesz kosteczkę? Najniegrzeczniejszy pies na świecie. No postaw łapkę, ty to aktorka jesteś. Wiecie, jak szaleje, bawi się i w ogóle to zapomina, chyba że tą łapkę coś miała z nią, bo ją stawia i w ogóle, a czasami nią tak macha. Dokładnie tak. Co dzisiaj? Dzisiaj jest w ogóle niedziela. I jak wczoraj we vlogu wam wspominałam, planuję dzisiaj skoczyć na granicę do Czech, bo potrzebuję papierosy, a że w Czechach są tańsze niż tutaj w Niemczech, a no to wiadomo, nie będę tutaj kupować, wolę zaoszczędzić, ale jeszcze nie wiem, czy pojedziemy, nie wiem o której, no i muszę zapakować sobie znowu jakąś tam część rzeczy, więc Lilka będzie musiała zostać, się opatuliłam, Lilka będzie musiała zostać w domu, żebym ja mogła to wszystko, wiecie, tam już pownosić, bo jakby nie patrząc, to jest jednak 7. piętro i na razie jej tam nie chcę nigdzie zostawiać w mieszkaniu samej, bo ona jeszcze tego mieszkania jako tako nie zna. No a nie chcę mieć już na dzień dobry stresu z sąsiadami, że ona zacznie tam znowu wyć i się drzeć, więc taka sytuacja. Czekajcie, odstawię was dosłownie na momencik, bo muszę muszę wsypać całą resztę, niech mi się to tutaj ładnie podsmaża. O, Jezu, gary, muszę pomyć, mówię wam, taki bajzer mam w domu. No ale już nie sprzątam jako tako, no bo podczas wyprowadzki i przeprowadzki tak będzie bajzel, a przeprowadzka już za 5 dni, więc nie ma po prostu sensu. Słoneczko świeci, na zewnątrz widzicie, że jestem jasna, więc piękny dzień dzisiaj. No i zobaczymy, jak to będzie, co ten dzień przyniesie. Teraz poczekam, aż mi się śniadanko zrobi, zaraz nałożę twarz. Tylko czekam, aż mi się krem wchłonie, bo krem też mi się kończy. Boże, słuchajcie, mam tak potężne dęko. W sumie bywały większe, ale i tak cieszę się, że bardzo dużo produktów mi się skończyło, bo mogę wziąć następne. I postanowiłam, że dopóki nie zużyję połowy tego, co mam, nie będę kupować nowych kosmetyków, bo ja mam calusieńką szufladę. Zresztą, co ja wam tu będę mówić, nie wiem, czy wam pokazywałam, czy wam nie pokazywałam. To są moje zapasy kosmetyczne. Twarz, włosy, ciało i Bóg wie co jeszcze. Sporo tego jest, dlatego dopóki połowy nie zużyję, nie kupuję nic. No chyba, że nawet płatków kosmetycznych nie potrzebuję, bo mam jeszcze na zapasie. No chyba, że wiecie, rzeczy typu pasta do zębów, czy kosmetyczne, no patyczki kosmetyczne, czy coś takiego. No to wiadomo, że będę kupować na bieżąco, ale żadnych kosmetyków.
Chyba, że w boksie dostanę i tak dalej. Ale na razie biorę się ostro za zużywanie tego, co mam. I to na pewno muszę w tym tygodniu wywieźć, zanim Bent przyjedzie, bo jak on to zobaczy, wiecie, po co on to ma widzieć, będzie mi potem marudził, jak to nie jego sprawa. Więc takie podstawowe rzeczy już poprzewożę w tym tygodniu. Zanim on przyjedzie, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, słuchajcie, idę robić to śniadanie, bo znowu gadam 5 minut bez sensu. Jesteś killer? Co ty Frankowi oko wydłubałaś? Kto tu jest killerem? Chyba ci złe imię wybrałam. Ty to killer powinnaś się nazywać. Psuja albo coś w ten deseń. Popatrzcie, co zrobiła. Co żeś zrobiła Frankowi? Oko mu wydrapałaś? Kto wydrapał Frankowi oko? Co zrobiłaś? Co zrobiłaś? Wstydzisz się teraz? No pomyślałby kto. Co zrobiłaś Frankowi? Co zrobiłaś Frankowi? Oko mu wydrapałaś. Niedobra jesteś. Przerzuciłam się znowu na telefon, dlatego że jestem u Mariusza pod klatką. Czekam na niego. On zaraz powinien wyjść. No i jedziemy. Z tyłu widzicie, mam tam już jakieś drobne rzeczy, które później jak wrócimy będę zawozić do domu. Do mojego nowego mieszkania. Mam nadzieję, że szybko nam to zejdzie w tych Czechach. Wygląda jakbym miała sine usta, wiecie co, ale to jest pomadka z NYX Lingerie, z tej sali Lingerie. I to jest w odcieniu 2. O numerku 2, w odcieniu 2. Numerku 2 i ona jest właśnie taka chłodna, taka. No widzicie sami jaka. Także mam ją na ustach trzeci raz, kupiłam jakiś czas temu, bo widziałam w holu u innej dziewczyny i tak mi się podobało, miała na ustach, ale no wiadomo, że u każdego ona będzie inaczej wyglądać, bo każdy z nas ma inne zabarwienie ust, więc u mnie wygląda jakbym miała sine usta i byłoby mi zimno, no ale to nic, mi się to podoba. A nie każdemu musi. Ważne, że ja się w tym dobrze czuję, a w takich kolorach ciemnych ja się nigdy dobrze nie czułam, bo to już jest dla mnie ciemny kolor. Ja zawsze wolałam mieć usta właśnie w takim... no w takim odcieniu, wiecie, moje usta, ale lepsze. No gdzie jest ten Mariusz? Lilkę zostawiłam w domu. Mam nadzieję, że nie na rozrabia. Byłam z nią na zewnątrz. Przed chwilą znowu trzy osoby musiały mi auto pchać, żebym mogła ruszyć. To jest po prostu jakaś tragedia. W ogóle włosy mi urosły, wiecie co? Bo patrzyłam, widziałam filmiki swoje sprzed 3 miesięcy. To miałam włosy takie dotąd, także no urosło mi troszeczkę tych włosów. No, dobra, dzwonię po Mariusza, bo nie wiem, czy on wychodzi, czy nie wychodzi, czy się ogarnął, czy nie. Wróciliśmy, słuchajcie, zeszła nam 2 godzinki. No i kupiłam papierosy i dla siebie, i dla znajomego. Jutro mu podrzucę te papierosy, bo zawsze jak jadę, czy to do Polski, czy właśnie do Czech na granicę, to mu kupuję. Kupiłam też tabak do robienia samej papierosów. Wiecie, taki w razie W, gdyby fajki się nagle skończyły. No i ogółem co, kupiliśmy jeszcze z Mariuszem troszeczkę słodyczy, ale jakoś tak niezbyt dużo. I coś do picia. I to tyle w sumie. Nic więcej nie kupowaliśmy. Na granicy zimno, jak nie wiem. Niesamowita różnica, słuchajcie. Pół godziny drogi w tą i pół godziny z powrotem, a różnica była aż 5-6 stopni na minusie. Także masakra. Dzisiaj była piękna pogoda. Słoneczko świeciło, było naprawdę przyjemnie. Ja właśnie wstawiłam jeszcze jedno pranie. Piorę Lilki posłanie, czy poduchę, którą dała babcia, żeby Lilka miała ciepło i miękko, tak rozpieszczana z każdej strony. Ja w ogóle dzisiaj na twarzy, słuchajcie, po raz pierwszy mam krem BB rozświetlający z Rimmela, bo skończył mi się mój bel. Nie wierzę w to, ale skończył mi się mój bel. Także on powędrował do Denka. I w przyszłym tygodniu, w piątek, będę Denko nagrywać i jeszcze Wam w sumie go wgram i będę próbować jakoś
jakoś go Wam wrzucić, chociażby z telefonu. Natomiast nie mam zbytnio nagranych filmików na zapas, więc no nie wiem, jak to będzie. Jutro będę chciała, jutro albo pojutrze będę chciała skoczyć. Chociaż może mi się nawet uda jutro. Będę chciała skoczyć tutaj do Primacomu, powiedzieć, że ja się przeprowadzam i żeby przełożyli mi internet i dowiem się, ile czasu będzie to trwało, czy pójdzie tak szybko, czy niestety trzeba będzie czekać. Mam nadzieję, że nie. Popakowałam trochę ciuchów w kartony, no to mówiłam Wam chyba wcześniej, czy to do Mariusza mówiłam, że wiecie co, jakoś w październiku wysortowałam 3 kartony ubrań. I podałam dalej. Dzisiaj jak pakowałam ciuchy, to znowu mam 3 kartony ciuchów, więc nie wiem, jakim cudem. Gdybym kiedyś marudziła, że nie mam się w co ubrać, to przypomnijcie mi o tym. No i zaraz się zabiorę za pakowanie kosmetyków, bo będę to też chciała jutro już wywieźć tam na mieszkanie. I wiecie, tak ogółem te wszystkie duperele, książki już powywoziłam, jakieś tam segregatory z dokumentami. Jutro jeszcze rano jak wstanę, buty zapakuję, bo teraz ich tak nie noszę i tak nie noszę, bo no bo jest śnieg, jest chłodno, więc nie chodzę w tych butach, więc to wywiozę, wiecie, takie duperele powywożę już po prostu, co mi tutaj tak niepotrzebne jest. Będę chciała też tutaj swoje szuflady popakować. Teoretycznie niby nie mam dużo do pakowania, ale jednak mam. I im więcej tego jest, tym mniej mi się chce wszystkiego pakować. No ale sama tego chciałam. Głodna jestem, więc zaraz pójdę, zrobię coś do jedzenia. Lilka wcina tam kosteczkę, bawi się kosteczką. Liluniu, kosteczkę jesz? Dobra kosteczka, myszko? Taka dobra kosteczka? Franka wymęczyłaś? Tak, nie? Ja wróciłam, a Lilka mi buty pogryzła, słuchajcie. Ostatnio ja w ogóle nie tego, ja je wyrzuciłam, już nie było okazji, żeby Wam pokazać, ale wrzucałam na Instagrama zdjęcie. Lilka mi zjadła moje drogie trampki, nie trampki, tylko klapki hawajanasy ostatnio. Tak je pogryzła, że masakra. Byłam zła, niesamowicie zła, bo te klapki były drogie. No ale trudno się mówi. I nie mogę po prostu, nie wiem skąd jej się to wzięło, bo na początku nie robiła tego, a teraz odkąd ja ją zaczęłam coraz częściej zostawiać samą w domu, nawet do 4 godzin, kiedy na przykład po południu jestem w pracy, to między popołudniową zmianą a nocką, mam tam z reguły 2 godziny przerwy, czy do tej pory tak było, miałam tam 2 godziny przerwy, no i wracałam do domu i w tym czasie Lilka zdążyła mi pogryźć właśnie a to buty, a to klapki, a to, a to tamto. Dzisiaj zapomniałam swoje Nike, które do pracy noszę, schować, no i jak wróciłam, oczywiście już jeden był cały pogryziony, no ale to już i tak buty, które mają kilka lat. No i w sumie źle nie wyglądają, ale no noszę je do pracy i po prostu jak się rozwalą, to je wyrzucę. No, głodna jestem, kto to do mnie pisze. O, super. Jestem głodna, więc wybiłam się z kontekstu, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Więc zaraz coś zjem, zabiorę się za pakowanie moich kosmetyków i co muszę jeszcze zrobić? Przydałoby mi się pędzle pomyć i gąbki, przede wszystkim gąbki. I później Wam pokażę, czym chcę po raz pierwszy spróbować, bo tak wszyscy zachwalają, więc myślę, że marka jest obojętna. Ale no, zrobimy test, zobaczymy, czy rzeczywiście to wyczyści, ten syf z beauty blenderów, ale się zawiesiłam, wiecie co, bo myślę o tej wiadomości, która mi przyszła, patrzę na Lilkę, tu telewizor lecił, za dużo mi tego wszystkiego. No, ale cieszę się, że miałam wolny weekend, bo troszeczkę odpoczęłam, słuchajcie, naprawdę. No i tym bardziej cieszę się, że od jutra tylko 4 dni pracy i potem mam 4 dni wolnego, słuchajcie, całe 4 dni. Ach, no oczywiście nie będę leżeć na tyłku, tylko będę miała tą przeprowadzkę, ale to nic. Dobra, lecę zrobić coś do jedzenia, wrócę do Was później.
gąbeczki pomyte i chciałam Wam pokazać czym, a mianowicie olejkiem pod prysznic z Balea. Trochę mi poszło, bo nie bardzo wiedziałam, a tu wygląda teraz jakbym pół butli zużyła bez przesady. Tego olejku było tyle, więc tyle go zużyłam, no dużo zużyłam, bo nie wiedziałam ile dozować i jak to domyć. I powiem Wam, że no całkiem nieźle podomywał, tutaj mam, ale to już podejrzewam, że niczym nie domyję. I patrzcie co mi się stało, tą gąbkę użyłam dopiero kilka razy. Ja obchodzę się ze swoimi gąbkami bardzo delikatnie. Nie mam długich paznokci, jak widzicie, więc nic nie wbijam. No a mimo tego po kilku użyciach się już rozerwała. To jest ta z Real Techniques, jedna z tych nowszych. No, już woła jeść, ale ja to najwyżej odetnę. I po prostu górną część będę miała osobno do tego, a dolną do nakładania podkładu. Więc nie ma tragedii. No, idę zobaczyć, bo Lilka znowu coś mi pościągała i już nie mam po prostu siły do tego psa. Właśnie obrobiłam dla Was vloga z wczoraj, czyli tego vloga widzieliście. Jutro jest poniedziałek, więc jutro go będę chciała wrzucić, więc widzieliście go w poniedziałek. No, właśnie się wgrywa, a my mamy godzinę 21:39, ja muszę zmyć makijaż. Przede wszystkim muszę wyjść z tą łobuziarą niedobrą moją na zewnątrz, bo czas najwyższy na sika, nie Lilka? Idziemy na sika? Lilka wszędzie by poszła, byleby wyjść. No, zrobiłam sobie już kucyka, żeby włosy mi nie przeszkadzały. I słuchajcie, w ogóle widzieliście, że ten vlog był krótki, jak na mnie. Zawsze kręcę vlogi mniej więcej plus minus 20-minutowe. A tym razem vlog trwał całe 14 minut i 8 sekund, więc sukces niesamowity. No, więc ciekawa jestem, ile będzie dzisiejszy vlog trwał. Pewnie dłużej, no ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Okej, kochani, to by było na tyle dzisiaj. Wiele się nie działo. No ale tak, od jutra wracam z powrotem do pracy, więc będzie się działo to samo, co każdego dnia, kiedy pracuję. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się przełożyć internet na tyle szybko, żebym mogła zaraz do Was wrócić. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!